W lasu Adrian na płotek i mruga. Będzie to opowieść niedługa, nie o płotku, lecz o impregnacie do drewna marki Lux Decor, który nie tylko chroni nasze drewno, ale również dekoruje. Zanim pomalujemy nasz płotek impregnatem, wcześniej warto położyć preparat zabezpieczający, protektor, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z surowym i świeżym drewnem, jak mój płotek. Wcześniej warto jednak nasze drewno odpylić z pyłów i oczyścić z zabrudzeń. Nasz płotek zabezpieczony protektorem. Możemy nakładać impregnat wykonany z żywicy akrylowej, całkowicie ekologiczny. Po otwarciu mieszamy, zupełnie tak jak farbę, najlepiej przy użyciu płaskiego kijka. Konsystencja musi być jednorodna, nie musimy dolewać wody. No i mieszanie może trochę potrwać, ale to akurat typowe dla impregnatów zawierających wosk, ale na moje oko już chyba gotowe. No pięknie. Apetycznie. Mleczna czekolada. Impregnat wymieszany, możemy rozpocząć malowanie. Ja wykorzystam pędzel, ale możecie również skorzystać z wałka. A jeśli macie zmysł artystyczny i chcielibyście uzyskać artystyczny efekt, skorzystajcie z gąbki. Malujemy wzdłuż usłojenia. Mówiąc językiem potocznym, jedziemy pędzlem z góry do dołu. Nic nie cieknie, no i mam przynajmniej pewność, że mój płotek jest zabezpieczony przed pleśnią, grzybem, butwieniem i rozpadem. Rewelacja. Muszę przyznać, że impregnat jest bardzo wydajny. Jeśli macie oszlifowane drewno, jak ja w przypadku tego płotka, 1 litr impregnatu wystarczy na pokrycie 20 metrów kwadratowych. Jeśli macie nieco starsze drewno, szorstkie, no to impregnatu automatycznie będziecie musieli zużyć trochę więcej. Ale też bez przesady, spokojnie. Pierwsza warstwa impregnatu położona. Musi schnąć przez około 2 godziny. Dla uzyskania lepszego efektu płotek pomaluje raz jeszcze. Wtedy drewno musi odpoczywać w spokoju przez 12 godzin. Impregnat ma właściwości hydrofobowe, czyli odpycha wodę. Chroni nasze drewno nawet do 3 lat. W ofercie macie 12 kolorów. Ten tutaj to palisander, hit sprzedażowy. Impregnat spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa, także nie musicie się obawiać o swoje pociechy. Śmiało malujcie. Jest pomalowany płotek, to znalazł się mruczący kotek. Produkty marki Lux Decor dostaniecie oczywiście w sklepach Mrówka. Zachęcamy do subskrybowania i lajkowania naszego kanału i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiamy z mruczkiem, tak? No leć sobie, leć. Ale słodziak.